musi być poddanie, Filip! Bohater Gali, KSW 87 w Trzyńcu, Darko Stosić, witamy Cię ponownie w Polsce. Welcome again in Poland, especially since you're going to be the one of the guys in the main event of KSW 87. Welcome. Thank you, and I'm happy to see you all guys again. Dziękuję bardzo i cieszę się, że znowu Was tutaj wszystkich widzę. Darko, będziesz bohaterem walki wieczoru. Czy to już jest takie swoiste preludium do eliminatora, jeśli chodzi o walkę o pas? So since you're going to be fighting in the main event, do you think that it's going to be that it's possible that in the next fight you're going to get a title shot? Probably. I don't see anybody else, you know, who can do that against the Freeze. And if this fight goes, you know, like I win, probably I will looking that I, you know, to fight the Freeze next fight. But this is also my last fight on the contract for KSW. So we will see what will happen in the end. Więc z jednej strony, no tak, też bym to widział w taki sposób jak ty, ponieważ uważam, że nie widzę za bardzo nikogo innego, kto mógłby zagrozić Filowi de Freeze'owi, więc jeżeli zakładając, żebym wygrał, to chciałbym się w następnej walce zmierzyć z de Freeze'em. Natomiast też jest taka kwestia, że to będzie ostatnia walka w moim kontrakcie z KSW, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Oglądaliśmy wspólnie walkę Szymona Bajora z Filem de Freeze'em. Dla ciebie odniosłem wrażenie, że to była formalność. Niemniej, czy były elementy zagrożenia, twoim zdaniem, które Szymon wprowadził w tej walce? So we have all watched together the fight between Szymon Bajor and Phil de Freeze. You said there was like a formality, but were there any moments in the fight where Szymon managed to actually threaten de Freeze? What do you think? Yeah, in the first fight he threw, I think, left jab and punch really hard at de Freeze, and after that he threw him on the ground, but Bajor stand up. It was a good fight, and I think if de Freeze in that fight he wasn't, 100% ready, and I think he bored, he's not anymore in the focus because he defend his title 10 times, and it's time to come somebody like me and finish that for, Więc tak, zaskakująco Szymonowi Bajorowi w pierwszej rundzie zdaje się udało się trafić Phila jabem, później po obaleniu udało mu się wstać, także no, zaskoczyło mnie to. Wydaje mi się też, że Phil de Freeze w tej walce nie był w 100% skupiony, być może wynika to z tego, że już po prostu mu się nudzi na tym tronie, że już po prostu obronił ten tytuł tyle razy, że no nie jest w stanie utrzymać takiej 100% koncentracji, więc najwyższy czas, żeby przyszedł taki gość jak ja i to zmienił. No bo widzę, że od razu przeszliśmy już gdzieś tam do tematu Phila, nie skupiając się zupełnie na Martinku, ale to zostanę przy tym i spytam w takim razie, no bo ty już się z Philem mierzyłeś i wiemy, że wyglądało to nieźle, no ale trochę jednak zabrakło. Czy teraz czujesz się lepszym zawodnikiem, też pewniejszym, że teraz wiesz, że ta walka potoczyłaby się zupełnie inaczej? So since we're already talking about Phil de Freeze. We're always talking about the Freeze before my every fight. So I think you were the first one to mention him. But you have already faced him. Yeah. And it looked good for you, but on the other hand, you lacked something. Yeah. But do you think that right now you're stronger, you're better than you were before, and you think you have like a bigger chance to win? Now I think that I'm much stronger and much better than the first time. So because of that, I'm speaking this, because I'm 100% sure that. In the next fight I will win that fight. Tak, no nie powiedziałbym tego, co powiedziałem jakby w odpowiedzi na poprzednie pytanie, gdybym nie czuł się w innym miejscu niż wtedy, czuję się o wiele lepszy, czuję się o wiele silniejszy, dlatego no myślę, że jakby stać mi na to, żeby ten pas Filowi odebrać. To co się zmieniło od tamtej pory w takim razie? No bo w międzyczasie też miałeś walkę poza KSW, która no też nie poszła do końca po myśli, więc czy to jest takie stuprocentowe przekonanie, że jesteś w stanie faktycznie zagrozić Filowi, czy gdzieś tam taka chęć może zagrożenia, ale no wiadomo, że jeszcze dużo pracy trzeba w to włożyć za nim. So in the meantime you had like a fight outside of KSW, which didn't go in like your way, like completely. He would like to know what has
particularly changed in your game since your first fight in, with the Freeze that makes you think that you can actually beat him this time? In the first fight, I was in the preparation here in the Poland, and it was very difficult to find heavyweight for the five rounds and make sparring. I was with in that time I was in UCA, and like you know, in there you have Daniel and maybe some other guy Jan doing his things, you know, and it was difficult to prepare on the five rounds. After every sparring and training, when we finish three rounds sparring, nobody wants to spar, you know, anymore. So that was a problem, and in that time I was 103, 104 kilos, also smaller, and that was a mistake, you know, to prepare like that for the Freeze, and I know that now, and now I know what I will do in next time, and I'm much readier now in the head and in the body, of course, and can fight, you know, if everything goes well, with Martinek, because I fighting against Martinek next month, but I will be ready, of course, also and for the Freeze. Więc za pierwszym razem przygotowywałem się do tej walki w Polsce, w WCA, i tam trudno było znaleźć sparring partnerów, którzy odpowiednio by mnie przygotowali do walki z oponentem takiego kalibru jak Phil de Vries, bo jest tam, Daniel Omielańczuk, nie za bardzo poza tym byłem w stanie kogoś tam znaleźć. Po skończonych trzech rundach sparringu okazywało się, że nie za bardzo ktokolwiek chce ze mną sparować później. No i jakby przygotowywanie się w ten sposób do takiego właśnie przeciwnika, jak Phil de Vries, było błędem. Zmieniło się też to, że wtedy byłem mniejszy po prostu. Ważyłem tam 103-104 kilo. Teraz już to zupełnie inaczej będzie wyglądać. Michał Martinek to jest zawodnik, który jak na warunki wagi ciężkiej bardzo dobrze porusza się na nogach. Gdybyś był trenerem Darko Stosicia, jakie rady byś wskazał dla samego siebie? Bo podejrzewam, że polowanie na jeden cios przy tym poruszaniu się nie wystarczy. So Michał Martinek is for a heavyweight, he's very good on his feet. If you were your own coach, what would be the advice that you would give to yourself to how to actually beat him? Because for someone who moves that well, it's going to be difficult to catch him with this one punch, heavy punch. Then I will throw two punches. It's okay. I know he's moving a lot in the cage, but he can't move, you know, and run all the time. In some moment I will be there, you know, to do what I need to do, so I know what I will do. Jeżeli trafienie go jednym ciosem nie wystarczy, to najwyżej wyprowadzę dwa, także Michał Martinek może się poruszać dobrze po całej klatce, uciekać przede mną, ale jeżeli nadejdzie odpowiedni moment, to go wykorzystam. To ja bym spytał o Michała Martinka właśnie jeszcze w sposób, walczyłeś na Brave'ie, walczyłeś w Serbii u siebie, teraz będziesz walczył, no można powiedzieć, w paszczy lwa po tej drugiej stronie, czy biorąc pod uwagę, że wiesz, jak to jest walczyć u siebie, daje to jakąś przewagę, czy ty czułeś ten doping, to cię niosło, czy jakby jak wchodzisz do klatki, to się odcinasz od tego i jest tylko ty rywal, narożnik? So you've already fought for Brave in Serbia, which probably you could count on the local support, because it was your home, your home country. This time you're going to the Lions Den, you're going to fight on his ground, and so the fans will probably going to support him. How do you feel? How does the support make you feel during for the fight? For me, it's better to fight on his ground, because I know how it's fight on, you know, in front of your hometown, and it's big pressure. Yeah, it's more big pressure when you fight in your hometown. So I know he will be on the pressure, and for me, it's usually normally fight. I will go there, you know, do my thing, and. Saturday night I will fight, but for him, he must do a lot of interviews, a lot of everything. You know, people, call you on the day of the fight to ask you for the ticket, and you know, stuff like that. And I know how that going, and
I'm happy to fight on his ground, really. Mm-hmm. Yeah. Więc no, cieszę się, że będę walczył na wyjeździe, bo w pewnym sensie będę odczuwał mniejszą presję w związku z tym, jak się walczy u siebie, no to jednak ta presja oczekiwań jest wyższa. Michał Martinek przy okazji tej walki będzie musiał udzielić mnóstwa wywiadów, sporo ludzi pewnie będzie do niego dzwonić z pytaniem, czy ma jakoś tam ogarnąć bilety, także to będzie budowało taką większą presję na nim, a ja po prostu wejdę tam na wyjeździe i zrobię swoje. No to już tak na koniec pytam, bo ty wspomniałeś o tych kilogramach, mówiąc gdzieś tam o walce z Filem. Tak wydajesz się optycznie ciut większy, ile teraz na wadze, jeśli można wiedzieć. So you've mentioned that you were like 103 kilograms before your first fight against... You seem like visually, you seem like bigger. How much do you weigh right now? Now 108 and fight with Wojcak, last fight in KSW, I was 110. So. Więc teraz w tym momencie ważę 108, przy okazji ostatniej mojej walki w KSW z Wojczakiem ważyłem 110. To jakiś plan, ile chcesz wnieść na wagę na następnej walce? Do you have any like planned weight that you would like to have in your next fight? My maximum is 110, that's my limit. Yeah. Więc no, najwyżej moja walka sięga do 110, więc pewnie tak. No to jeszcze ja już cię kiedyś o to pytałem, bo ty jesteś takim zawodnikiem, który no, mam, wydaje mi się, potencjał na tą kategorię niżej, na kategorię półciężką. Czy gdybyś dostał ofertę, bo jako że nie ma chyba takiego jednoznacznego rywala dla Ibrahima Czurzigajewa, gdybyś dostał ofertę walki o pas półciężkiej, dałbyś radę zejść do tych 9-3? So he has already asked you about this before, and you seem like you could go to light heavyweight, and in terms of KSW, we don't really see a good proper opponent for him. If there was like a good offer on the table, would you like consider, and would you be able to go down to light heavyweight division? If they give us a good offer, of course, and in the one thing because of the good offer, in the second because I will be ripped and looks nice, so why not? Jeżeli pojawi się dobra oferta, to jak najbardziej z dwóch powodów. Po pierwsze, dobra oferta to zawsze dobra oferta, a po drugie, jeżeli zejdę do wagi wyżej, to wagi niżej, to się wyżyłuję i będę świetnie wyglądał, wszystkie moje mięśnie będą wyeksponowane. Czemu nie? To ja zapytam jeszcze o twoje odczucia podczas samej walki, kiedy efektownie nokautowałeś Stefana Wojcaka. Czy pod wpływem tak dużej adrenaliny, kiedy leciałeś, żeby go dobić, to też z tyłu głowy pojawia się myśl, że kolejny cios może sprawić, że przeciwnik już się nie obudzi? Wow. So he would like to know what you feel inside the cage, like when you were knocking Wojciak out, you probably felt like this adrenaline rush. Like no, not really. I don't feel nothing. I don't know that you know, knockout came in one moment, and that's it. You know, you finish the fight. I never, you know, running for the knockout, and it comes. You know, but sooner or later. When you knock people out, do you have this like thought in your brain that it like your next punch can be fatal to this guy? Yeah, and because of that, I say to the ref, because he after the fight when I knock out Wojcak, I go like to finish him on the ground. That's in the fight I'm on the some like how to say autopilot, you know. Mm-hmm. And after the fight, the ref comes to me and say, you know, sorry, because I must, you know, I stopped the fight. I say, of course, you know, it's for him, it's, you know, much better to protect the fighter and, you know. Więc ja jestem na walce w autopilocie, jakby odpowiedź na twoje pytanie brzmi tak, gdzieś tam z tyłu głowy ta opcja jest, natomiast podczas walki byłem na autopilocie i później po tej walce właśnie z Wojczakiem była taka sytuacja, że sędzia mnie przeprosił za to, że przerwał tą walkę w tym momencie, natomiast ja powiedziałem, że to dobrze, że do tego doszło w tym konkretnym momencie, no bo już jakby przyjął potężny cios i już kolejny mógłby być taki zagrażający. No to mimo wszystko życzymy ci pozytywnego nastawienia przed tą najbliższą walką. Ona zapowiada się naprawdę niesamowicie, także my wszyscy kibice i dziennikarze też czekamy. Powodzenia, Darko. So we wish you all the positive things before your next fight. It appears to be like a spectacular bout and good luck, Darko. Thank you, and I think you will be my only support in the Czech Republic. So see you there. Myślę, że tylko my będziemy kibicować Darkowi w Czechach, także bardzo nam dziękuję i do zobaczenia na miejscu. Darko Staszyc, dziękujemy. See you. Thank you.